Cześć, ja jestem Dominik, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. I tym razem wjeżdżam do was z nową watą cukrową. Na moim Instagramie od tygodnia pojawiało się odliczanie wielkie do nowego smaku. Jak wiecie, poprzedni to guma balonowa. No a jaki jest nowy? Chodźcie, to wam pokażę. Nowa wata jest cała różowa. Ja mam tutaj pięknie zapakowaną, ale oczywiście na stronie jest po prostu kubeczek, który jest tym razem różowo-różowy. Nie ma już niebieskiego, po prostu wszystko różowe. No a smak? Oczywiście, truskawka. Stwierdziłem, że każdy słodycz powinien mieć jeden basicowy taki smak klasyczny, czyli na przykład właśnie truskawka, która smakuje tak naprawdę każdemu. Więc w końcu się udało i mam coś dla was naprawdę pysznego. Jest jeszcze lepsza niż poprzednia. Wata oczywiście czeka na was na dearsec.pl i będzie czekała na was, jak jeżeli to będzie już możliwe, w każdym punkcie Bihebi Muzeum w Polsce. Na Instagramie dearsec.pl, ale i też na stronie znajdziecie oczywiście informacje o promocjach, no bo jak jest premiera, to musi być jakaś fajna promocja. Zamawiając minimum jedną watę, do końca tego weekendu dostaniecie autograf gratis. A kupując 10 kubeczków, dostajecie 2 gratisowo. Także oczywiście opłaca się kupić 10 wat, żeby dostać te kolejne 2 gratis, a przy okazji jeszcze zgarniacie autograf. Chyba kozacko. I tak jak mówiłem, mamy naprawdę kozacką sesję zdjęciową, której efekty możecie zobaczyć u mnie na Instagramie, więc będę trochę spamować i będę wam wyskakiwać z lodówki. Mam nadzieję, że was nie zanudziłem, ale jestem podekscytowany, ponieważ to mój drugi produkt spożywczy, a to nie jest taka łatwa rzecz, ale już przechodzimy do odcinka. Jesteśmy już przy stole i zaczynamy nasze show, ponieważ... Halleluja, właśnie tak, ponieważ dziś będziemy robić wata cukrowa versus prawdziwe jedzenie. O, czyli nie. Możecie dostać albo jabłko, albo watę cukrową o smaku jabłka. Nie wiem, co gorsze. Właśnie ja też w sumie nie wiem, w niektórych przypadkach mam alergię na przykład na banany, a na watę cukrową bananową nie będę mieć. Więc generalnie jestem całkiem ciekawy, jak to wyjdzie. A mam już przygotowane też kolejne fajne waty, ponieważ w następnym odcinku, jeżeli taki wam się spodoba, będziemy mieli na przykład watę o smaku ogórków kiszonych, czy chociażby watę o smaku bekonu, czy jalapeno, czy pizzy. Dobre. Więc zostawiajcie 15 tysięcy łapek w górę i będzie kolejny niezły odcinek. Dobra, słuchajcie, mam dla was 2 miski. Ja jeszcze je przemieszam. Tam jest pod spodem talerz, a na nim są rzeczy. Więc teraz tak, wy macie opcję wyboru. Musicie razem zadecydować, czy jeszcze raz przemieszacie, czy już nie. Ja chcę prawe, nie mieszać. A to co jest tutaj, idzie do mnie? No wtedy tak. A. Ejku. No to ja mogę, no whatever. Czyli ty chcesz to, tak. Czy mieszamy jeszcze raz? Nie, może. Okej. Więc uwaga, co nam los weźcie, tak, weźcie to tak tutaj, jak możecie, żeby było widać. Dobra. W kamerze. Co mam tu zrobić? Na 3-4 musicie odwrócić. 3-4. 5. 8. Tak. Wow, to jest nowa wata, I'm so sweet. Nic się tego nie spodziewał, wcale nie było to ustawione. Nie, ja nie wiedziałem. Nie, nie chcę czapki. Więc teraz musicie po prostu to zjeść. Taki jest challenge. Ale pachną. Mam nadzieję, że Paweł się bardziej cieszy z tej waty niż z tych truskawek. Ja chwili. Przypominają mi... jedzenie. Tak wąchanie przypominają mi czasy, jak zbierałem truskawki na polu. Czy to też się przypomina truskawki na polu? Na polu? Ja nie byłem chyba nigdy na polu truskawek. Zbierałem. Ale to moje ciotki. Z takimi lizakami truskawkowymi z dzieciństwa. Takimi, wiecie, trochę jogurtowe, trochę nie. Jest sekrówka.pl. Chymymy. Dobra, jeźdźcie, bo trzeba robić kolejny zestaw. Wszyscy się zawsze mnie czepiają, że jem truskawki z opuszkami, więc uwaga, przygotujcie się na to, to będzie szok. Ten typ wypada z challenge'u. Paweł, mieszamy czy nie? Ja bym nie mieszał. A ja chcę przemieszać. Nie, ja bym nie mieszał, bo to jest gra psychologiczna. Jak on mówi, że on by nie mieszał. Odwrócone, reverse psychology. Żebyśmy pomieszali. No to nie mieszamy. Nie mieszamy. Dobra, to dawaj. Musisz ją zjeść. Ale ja lubię w sumie. Tu jest pokrojenia. No, Paweł ma cytrynę, ja mam watę cytrynową. Musimy by się zesłodził. Ja jestem ciekawy, czy ta wata cytrynowa w ogóle będzie smakować cytryną. Więc ja mogę też spróbować. Zacznę konsumowanie. Nie. Dobra, uwaga, próbuję watę. Nie, ale oszczaj. Oh my goodness. Albo weź spróbuj jej. Powiedz mi, czy czujesz cytrynę. Teraz to wiesz co? Teraz to sam sobie próbuj. Wiecie, jak to smakuje? To nie smakuje jak cytryna, tak, tylko bardziej smakuje jak landrynka cytrynowa. O nie, najgorszy smak na świecie.
A co ty się tak kroisz? Masz zjeść cały plasterek. No tak, tak, nie będę skórki jeść, chyba jest tutaj chory. Ale spoko jest całkiem do cytrynowa. Jak cytrynowe, żelki, cukierki. Ja nie lubię. No ja myślałem, że będzie bardziej kwaśna. Że jakby wiecie, jak cytrynowe, to kwaśne, tak jak Paweł ma. Ciężko dawać cukrowej o kwaśność. A to nie było kwaśne, tylko słodkie. Da się zrobić. Ale to są cukier. Ale możesz mieć takie... Ja nie wiem jak. Te smakowe, które dodajesz aromaty i one powinny być kwaśne. Kwaśne, myślę. Tak. Więc Paweł się cieszy, ja mniej. Następna runda. Mieszamy czy nie? Tak, ja biorę tamtą. Ale ja się może nie zgadzam. No to się pyta. Papier, kamień, nożyce. Na jedną rundę. Trzy. Pamiętajcie o jokerze. No i... Co to jest? Koza! Czyli które bierzesz? To, które chcę. Nie ma kozy! Jest koza. Dobra, ja bym w sumie chciał chyba watę cukrową. Trzy, dwa, jeden. O! Czemu mamy w tej... Nie wyjął spód. Dobra. Mam watę cukrową o smaku cukierków ice. A ja mam cukierki ice. Nie pachnie cukierkami ice. Experience. Ale jest fajna. Chciałbym wat. Nie, Filip, dzisiaj waty nie jesz ewidentnie. Ona barwi na to. Barwi? Nie smakuje. A ja zawsze lęczę się zakrztuszę takimi i się uduszę. Ona smakuje z palenizną. Daj mi spróbować. Tu w ogóle nie ma cukierka ice. To jest po prostu wata spalona. I śmierć. Ewidentnie... cukierki chyba są lepsze, Filip. To jest niedobre. Tak? Nie, obrzydliwe. Fu! Ja nie lubię. Następna. Dobra, słuchajcie, jak wiecie, ja przygotowuję zawsze najlepsze zestawy, więc teraz jest całkiem mocny zestaw, jestem ciekawy. Ja chcę tamte, o tam. A mogę pomóc? Nie. Nie. Które chcesz? Te obok ciebie. Dobra, biorę tamto. Tak? Tak. Czyli przemieszanie raz. Tak, bo nie pomysłem chyba. Okej, to idzie do Pawła, to idzie do ciebie. Cztery. Co? Jakieś krzewy? Jak krzyknąłeś, to poszło tutaj i do mojego ucha z takim echem. Strasznie dziwny telefon. Więc macie wersję mięty. Więc masz krzew mięty, a Paweł ma watę cukrową smaku mięty. Ale nie pachnie ona... nawet miętą. Nie? Nie. Więc let's go. Ale co to za kawałek? To nawet nie poczujesz, czy to ma miętowy smak, czy nie. Poczułem. Miętowy. Okej. Okay. No liście chyba nigdy nie jadłem tak mięty. Ale smakuje miętą. To jest spoko, jak na watę cukrową jest dobre. Serio jest miętowa. Fajna. Filip? O, Filip chyba umarł. Następna runda. To. Ale co to? Biorę. Nie, ja biorę to. Nie, nie mogę. No ja, kamień, papier, koza. Ale bez kozy. A to się kozy. Co? Wiesz mi obicę? Nie, bo one ucinają ten jad. Nożyce. Dobra, nieważne, po prostu dojdźmy. Chyba nie wiesz, jak się gra w tę grę. 3, 2, 1. Mam czekoladę mleczną, a ty masz watę o smaku czekolady. Ale czekoladą mleczną. Właśnie jak ją robiłem przed odcinkiem, bo wiecie, to musiałem kręcić, to naprawdę pachniała czekoladą. Dobra, uwaga, jem czekoladę. O wow. Paweł? Ale to odważne. A daj mi paty też. Albo nie. No spróbuj, to powiesz, czy przynajmniej smakuje czekoladą, bo ja nie mogę. Smakuje czekoladą. Ale dobrze czy źle? Ciągle tak. Bo to była moja reakcja, tylko inside. Weszmy do nosa. Czekolada pyszna. No tak, 2 na 10. Ale pachnie smak. Czyli ewidentnie punkt dla mnie. Ej, dobra. Dobra. Nie. To dobra czy nie? Dobra. Okej. Nie czuć tak czekolady? Jestem ale... na pomiędzy. Następna. A co chcesz trafić? Chcesz trafić prawdziwe jedzenie czy watę? Watę chcę trafić. No to ja też chcę watę. Gdzie jest. Biorę to. No ja biorę to. Jest. No to fight. Wygrywam. Biorę to, ty bierzesz sobie to. A może to będzie watę? No nie. Może będzie, nie wiem. Paweł mówi, że nie. 3, 2, 1. Jabłko, banan. Banan. Jabłko. Gdzie jabłko? Gdzie jabłko? Okej. Okay. Czemu ty jesz kanapkę z watą? Nie wiem. Ej, smakuje bananem. Filip skóra nie chyba. Nie! On jest chyba za mocny na dziwnie. No nie, nie jest ze skórą. Tak, co? Filip, jakby to było skóra, to bym się nacisnął. Trzy razy na nie, dziękujemy. Nie, a jeśli chodzi o watę, dobra. Nie wiem, bardzo w oko. Ja generalnie mam uczulenie na banana, więc dobrze, że nie trafiłem. Na szczęście wata mi smakuje, serio. Śmieszne. Następna. Możecie wybrać, ale trzeba bardzo ostrożnie tym razem. Jak to? Które bierzecie? No?
Chymymy, ja chcę chyba to, na które Filip patrzy. Tamto. No i super. Okej, okay. 3, 2, 1. Yeah! macie Pepsi. To taki szary kolor, jeżeli chodzi o watę. No ty masz normalną, tylko że masz cukier, a ty pijesz bez cukru, ale trudno. Powiedz, czy to smakuje też jak Pepsi. Nie? Wisi ci tu wata, takie włosy. A cytrynkę mamy, żeby wrzucić. Nie mamy cytrynki. Znaczy mamy, ale nie dostaniesz. A ja też chcę spróbować tej waty, bo trochę smakuje, ale tak bardzo mało. No fakt, że tutaj nie czuć prawie. W ogóle nie. Nie, ale kolor ładny. 5 za kolor. Paweł, ja tym razem walczę o to. No to ja biorę sobie. Nie. Musimy zawalczyć na papier, kamienożyce bez kozy, bo się nie liczy. Inaczej jak pokażesz kozę albo lamę, albo wężownicę, albo coś innego, to i tak biorę to. Musisz sprecyzować, czego nie mogę pokazać. Bijcie się na papier, kamienożyce. Tylko te trzy rzeczy. Ja nie lubię jakichś ograniczeń. Trudno. Nie 3, 2, 1. Jeszcze raz. 3, 4. Wygrałem. Biorę sobie to. Oho, coś ciężkie to. Ty bierzesz sobie... Uwaga, 3, 4. Bitch! Oh my god. Ty lubisz brzoskwinie chyba. No więc ja mam tym razem watę cukrową i obawiam się, że jeżeli ta wata ma taki słaby aromat, to że przy brzoskwini już w ogóle nie będzie czuć. Byłem w tacku. Chyba my. Pokaż. Twarda brzoskwini. Chociaż trochę czuję. Jak żelki brzoskwiniowe. Trochę tak, ale takie... Brzoskwinie mi daliście. O nie. Po prostu bardzo dojrzał. Oh my goodness, nawet tego nie mogę zjeść. To była pierwsza wata, która mi się trafiła, zjadłem ją w sobie. Zjadłeś całą watę? A czemu nie dałeś spróbować nam? Bo ty nie możesz po prostu dać. A ty próbowałeś? Taki kawałek mały. Pyszna była. Czułeś coś chociaż? Smakuje wiesz jak? Nie mów. Okej. 3, 2, 1. Jakie prostokątne. To jabłko chyba również jest spleśniałe, chyba to ten sam sklep. Tak, to był ten sam sklep, tylko że jest problem, ponieważ mam alergię. Sam chciałeś. No, mówiłem ci, że to nie jest dobry pomysł. Czegoś nie robić, no patrz, zrobiłem banana z tego. Zrób z tego jabłko. Za późno. Możesz zmienić to w jabłko. Wygląda jak ten kaktus z tyłu. No, wygląda. O, zrobiste! Jak moje galaretki jabłkowe. Daj mi spróbować, tylko z drugiej strony, nie tam gdzie wypchałeś to całe. To jabłko dobre, ale będzie mi zaraz swędziało całe podniebienie. Nie mogę. Takie są zasady tej gry. Czas na ostatnią rundę. Ewidentnie to wygrał Filip. Nie chcę tego. Za późno. Ale ja teraz chcę tam. Ooooo! Guma balonowa, a ty masz watę cukrową z smaku. Guma balonowa jest z tamtego roku, jest przeterminowana, ale nie, spokojnie. Wczoraj ją jadłem i była dobra. Co to za gra w ogóle? Najpierw spośniałaś skinia, teraz jest przeterminowana wata. Ale moja. Pycha. No właśnie tak myślałem. Ale ona jest... Czemu to jest R? Bo to było z filmu z... To jeszcze było przy tym jeziorku. Tak. Czemu ona jest biała, nie różowa? Proszę tego, Paweł. O. Pachnie? Jak guma balonowa. Ale to jakiś poprochy z niego leciały, nie wiem czy widzieliście. To kusz. Ale jest skowalona. Tak? No troszeczkę mogła stracić na jakości, bo jest przeterminowana. Troszeczkę. Ale to jest nie zaszkodzi ci, do tego cukier. To kto wygrywa tę rundę? Bo już nie wiem, chyba Filip jednak. Bo ja mam przeterminowane rzeczy. Racja. No cóż. Także dzięki za oglądanie. Kupujcie watę. Bye.